Rezultat indagacji. W pokoiku z balkonem dreptak bada swą żonę, ponieważ jej nie wierzy. Szczególnie, że ta żona wróciła pogryziona i w podarganej odzieży. I stała cała w pozach, a on w krzyk, kto cię pokąsał, może powiesz pchły. Serce zamarło w żonie i powiada ze, no nie, także to przecież ty. I dalej, że mu wmawiać i pod oczy podstawiać owe sporne enklawy. Dawaj tłumaczyć, mierzyć, aż dreptak zaczął wierzyć, że jeszcze taki żwawy. I zaraz się harę na siem poczuł i ją przy pasie, nie chcący szukać szabli. Ręką po wąsach błądził, ale żem cię urządził, a niech mnie wszyscy diabli. I odtąd się na nowo apiać stał kasanową i cholernym gryzoniem. I uwierzył w swe wdzięki, a proszę wszystko dzięki jego poczciwej żonie. Inna by się do zdrady przyznała i do zwady by doszło i do tragedii. I ziutkowi z wizawi dreptak by nos rozkrwawił, a to przecież tylko kwestia strategii. Więc swoim żonom wierzmy, ich urodą się cieszmy oraz swoim niezwykłym wigorem. Tobie też radzę, bracie, nigdy we własnej chacie nie bądź prokuratorem.